Jeśli chodzi o rynek klawiatur komputerowych, to jest dość interesujący i mamy szeroki wybór, począwszy od standardowych, po gamingowe, przewodowe, bezprzewodowe, z podświetleniem, bez podświetlenia, membranowe, a także mechaniczne. I tutaj mamy ciekawą opcję od Razera, mamy klawiaturę Razer Ornata Chroma, która jest połączeniem klawiatury mechanicznej i membranowej. Wow. I oczywiście możemy na pudełku zobaczyć, jak się prezentuje, i standardowo również mamy tutaj takie małe wycięcie, abyśmy mogli sprawdzić, jak ta klawiatura pracuje. Oczywiście, jako że jest to klawiatura chroma, to mamy podświetlenie, które możemy w dowolny sposób skonfigurować, i do tego mamy również ergonomiczną podkładkę pod nadgarstki. Z drugiej strony pudełka mamy informacje na temat klawiatury i mamy zupełnie nowe przyciski mechaniczno-membranowe Razer. Mamy miękki dotyk z wyrazistym kliknięciem. Klawisze są średniej wysokości dla szybszej reakcji. I tak jak już mówiłem wcześniej, mamy konfigurowalne podświetlenie Razer Chroma, gdzie mamy pełny wybór 16,8 miliona kolorów. Ok, tak więc otwórzmy pudełko. Okej. I na samym początku mamy trochę literatury. Oczywiście mamy gratulacje, że kupiliśmy produkt Razera. A tu mamy informacje na temat samej klawiatury. Wow, super. A gdzie naklejki? Następnie mamy naszą klawiaturę. Okej. No a tu na samym końcu mamy naszą podkładkę po nadgarstki. Okej, tak więc tak prezentuje się klawiatura. Wow. Oczywiście tutaj mamy kanały, gdzie możemy poprowadzić kabel z przodu, z lewej albo z prawej strony. Właśnie. I oczywiście mamy nóżki, dzięki czemu możemy podstawić naszą klawiaturę, żeby była ciut wyżej. Wow. A tu mamy już samą podkładkę. Wow, która jest naprawdę miękka. Oczywiście logo Razera. I jest na magnes. Wow. Okej, tak nasza klawiatura wygląda po podłączeniu do komputera. Oczywiście podświetlenie nie jest jeszcze skonfigurowane w oprogramowaniu, także kolory same się zmieniają jeszcze według własnego uznania, ale wygląda to naprawdę fajnie. Także wow. Okej, tak więc to był unboxing klawiatury Razer Ornata Chroma. Jeśli podobał się sobie ten film, nie zapomnij kliknąć w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.